Szanowni Państwo, tutaj w Czerwionce Leszczynach jesteśmy w parku imienia Piotra Frugoła, powstańca, który zginął w Powstaniu Śląskim, walcząc o polskość Śląska. Oddając jemu hołd, chciałem też pokazać to piękne miejsce, bo tutaj odpoczywali mieszkańcy wcześniej. Ten park utworzony kilkadziesiąt lat temu wymagał ogromnych nakładów, ogromnej rewitalizacji. I to udało się zrobić, ale można zapytać, dlaczego to udało się zrobić? Dlaczego przez 30 lat wolnej Polski park czekał na pieniądze rządowe? A no właśnie, bo prawdziwa przyczyna tego, że dzisiaj tak wiele inwestycji widzicie Państwo z polską flagą, że to jest właśnie normalność, to są te inwestycje z polską flagą. Prawdziwa przyczyna leży w tym, że naprawiliśmy ten dziurawy jak sito budżet po Platformie Obywatelskiej. Tam były te ukryte, zakopane pieniądze, które wyciągnęliśmy z sejfów, z kieszeni mafii VAT-owskich czy ze złotych klamek w ich różnych przybytkach. Tutaj ten park przepiękny przypomina też o innych inwestycjach w Czerwionce Leszczynach. To także zamek wyremontowany, ulica chyba też właśnie Piotra Frugoła, jeżeli dobrze usłyszałem, ale nie tylko ona, jedna. Więcej ulic tutaj wyremontowanych, bo współpraca między rządem i samorządami, wszystkimi, także takimi, które są odległe ideowo od rządu Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym znakiem firmowym. Znakiem firmowym, który oznacza właśnie normalność. Normalność to inwestycje z polską flagą, to chodnik, którym dziecko bezpiecznie pójdzie do szkoły, to żłobek, który także tutaj jest budowany, tu na Śląsku, w Czerwionce Leszczynach, to możliwość kontynuacji pracy przez mamę, to brak konieczności wyboru, czy kupić zeszyt, czy buty przed pójściem dziecka do szkoły. To jest normalność, a nie rzeczywistość taka, która zmuszała ludzi do dramatycznych wyborów. Szanowni Państwo, ja cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj z mieszkańcami na Śląsku jestem, że mogę cieszyć się pięknem tego parku. Nigdy tutaj wcześniej nie byłem. Opowiadano mi o nim wcześniej, o tych zmianach, które tutaj nastąpiły. I to na pewno jest nie tylko piękny dzień tutaj dla Śląska, dla Czerwionki, Leszczyn, a dla wszystkich mieszkańców, ale też niech on zwiastuje kolejne lata, dobre lata dla Śląska, bo właśnie niech ci chłopcy w krótkich spodenkach jeszcze z Platformy Obywatelskiej mają kilka lat czasu, żeby dorosnąć do tego, na czym polega prawdziwa współpraca między rządem, samorządem, również takimi, które są jakby z innej strony sceny politycznej. A jak ktoś chciałby to sprawdzić, niech spyta swojego burmistrza, starosty, wójta, prezydenta, czy kiedykolwiek wcześniej w historii III Rzeczpospolitej było tyle środków na najróżniejsze inwestycje lokalne, w Polsce lokalnej, co teraz.